wracamy do Państwa z kolejnym gorącym pytaniem na naszej antenie. Razem ze mną jest redaktor Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci. Panie redaktorze, kłaniam się ponownie. Dzień dobry, jeszcze raz. Tak, zwolniłem tempo. Specjalnie. Dlaczego? Bo ja wolę, żeby Maciek, dobitniej powiedzieć. Dobra. Tutaj tempo 30 w Warszawie, tu wydawca podpowiada. Z doświadczenia akademickiego mojego wynika, że jeśli chce się skupić uwagę, to trzeba mówić wolno, ciszej. Wówczas wszyscy tego słuchają. Prawda, wtedy trzeba nadstawić ucho, drodzy państwo, a my chcemy skupić teraz uwagę na sprawach matrymonialnych, acz politycznych, za sprawą artykułu redaktora Stanisława Janeckiego w Tygodniku Sieci właśnie. Panie redaktorze, to ja tutaj przeczytam na samym początku, że Polska 2050 i PSL przygotowują się do małżeństwa, licząc się z tym, że któreś z narzeczonych ucieknie sprzed ołtarza. To jest wstęp, lead do tego artykułu. A ja zapytam na sam początek, rozpoczynając naszą debatę na ten temat, kto jest bardziej stały w tych politycznych uczuciach? Czy Władysław Kosiniak-Kamysz, czy Hołownia? To trudno powiedzieć, bo narzeczeństwo przenoszone, a to jest wyraźnie przenoszone narzeczeństwo, albo się kończy wielką awanturą, albo jednak decyzją i potem żalem, że ona zapadła, i szybkim rozwodem, więc nie ma dobrego rozwiązania z przenoszonego narzeczeństwa. Obydwaj narzeczony i narzeczona, nie wiem, kto się obsadzi w roli żeńskiej, a kto męskiej, chociaż we współczesnych czasach to może inaczej można rozwiązać, przynajmniej w sferze językowej już się próbuje to tak rozwiązywać. Komu bardziej na tym zależy? Obu zależy na swego rodzaju oszukaniu partnera w ten sposób, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma struktury, ma doświadczenie i ma pieniądze, no bo kiedyś nie mieli, bo źle zrobili sprawozdanie z wyborów i cierpieli z tego powodu przez lata, spłacając długi. Szymon Hołownia ma pieniądze takie dziwne, które zakwestionowałem państwa. Raz ma, raz nie ma. Przepływające między trzema podmiotami, więc to jest samo w sobie dziwne i podejrzane, więc Polskie Stronnictwo Ludowe ma różne atuty, ale Szymon Hołownia ma świeżość. I coś i większe takiego, poparcie. Przynajmniej w sondażach. Przynajmniej w sondażach. A nowość zawsze wiąże się z tym, że przyciąga inną część elektoratu niż partie, które są zasiedziałe na scenie politycznej, więc oba, i narzeczony, i narzeczona, albo dwóch narzeczonych, albo dwie narzeczone, użyłem już wszystkich wariantów chyba, mają interes w tym, żeby trwać, ale z drugiej strony strach, co będzie, jak skonsumują to małżeństwo. No bo ale to jest oczekiwanie na lepszą partię, na przykład Donalda Tuska? To jest oczekiwanie na decyzję Donalda Tuska, bo gdyby Donald Tusk zaskoczył ich czymś, co utrudni im prowadzenie kampanii, no to przecież Szymon Hołownia nieprzypadkowo mówił, że to jest jeden strzał. Taką użył metaforę, że potem już przecież jakby dwa razy się tego karabinu nie załaduje. No bo rzeczywiście, jeśli się zawrze taką mocną koalicję, no to gdyby po miesiącu trzeba ją rozwiązywać, żeby przystąpić do czegoś nowego, to głupio. Wyborca by czy wy się znacie w ogóle na polityce, jeśli nie potraficie przewidzieć prostego ciągu wydarzeń. I oni... Ale ja sobie wyobrażam taką konferencję, przepraszam, że wejdę w słowo, że wychodzi właśnie Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz, mówi, musimy teraz rozwiązać koalicję, wejść na przykład w koalicję szerszą, bo ważniejsze jest dobro Polski i zwycięstwo nad prawem i sprawiedliwością. No tak, ale wtedy łamie się przynajmniej ta narracja Polskiego Stronnictwa Ludowego, które mówi, że dosyć z tym popisem. Nie możemy się wiązać z żadną ze stron tego starego podziału. No ale w Senacie się związali. Ale tam przyzwoitki są. To nie jest tak, że jest trochę przyzwoitek, w związku z tym ma się kto pilnować. Jest uzasadnienie dla takiego związku, takiego multi, że tak powiem. Natomiast w wypadku pary to już nie jest takie proste, no bo kto będzie tu przyzwoitką? No chyba że Waldemar Pawlak, ale nie wiem, czy to jest dobra kandydatura po stronie Szymona Hołowni. Takiej przyzwoitki nie widzę, chociaż tam są siły niewidoczne, które stoją za tym pomysłem tej partii i parę osób, które mu kibicuje. Słyszałem, nie będę wymieniał nazwisk, ale z pierwszej dziesiątki
polskiego biznesu, w sensie wielkości tego biznesu, są takie siły, tylko one się nie chcą ujawniać, dopóki ten projekt czegoś nie przyniesie, to wtedy będzie opłacalne, żeby się ujawnić, a jak takie odwrotnie, to nadal to pozostaną w cieniu. To by psuło interesy, więc to jest zrozumiałe. To teraz jeszcze pytanie dotyczące tego paktu senackiego, króciutko, bo o nim trochę wspomnieliśmy, pisze pan redaktor w swoim artykule. Pakt senacki nie zagraża żadnemu uczestniczącemu w nim podmiotowi, a błędna decyzja w kwestii koalicji w wyborach do Sejmu może skutkować nawet wyeliminowaniem bądź degradacją konkretnej partii. Ale dlaczego pakt senacki jest bezpieczniejszy, chociażby w porównaniu do takiej jednej wspólnej listy zjednoczonej opozycji w kontekście Sejmu? No, z kilku powodów. Pierwszy powód to jest taki, że nikt tam nie traci. Jeśli się ustali uczciwie, że oni jeszcze tego nie ustalili. Nie ustalili, bo to jest najtrudniejsze i tu mogą się wozić i próbować oszukiwać. Ale jeśli by się na uczciwych zasadach ustawiło, kto gdzie startuje, jakie są proporcje, a nie, że tam Platforma mówi, my bierzemy 45, a potem słychać od tych, którzy już się przymierzali do tego, że nie, może jednak weźmiemy 55% tych miejsc, a wam damy tam trochę mniej. Więc gdyby uczciwie to wszystko ustawić, no to jest pewny sukces. Tylko jest problem, co tym sukcesem może być. Czy to są 3 mandaty dla mniejszych ugrupowań, czy to jest 10, czy to jest 5. Więc ten problem jest rozwiązany. A sprzyja temu jednomandatowy właściwie charakter wyborów do Senatu. Jest 100 okręgów, 100 miejsc, czyli jedna osoba tylko wygrywa, nie trzeba się niczym dzielić. Tu wszystko można przewidzieć. Natomiast w wyborach do Sejmu, gdzie obowiązuje ordynacja proporcjonalna, z wszystkimi wadami i zaletami tego systemu Donta, no to jest znacznie bardziej skomplikowane i właściwie niczego nie można przewidzieć w tym układzie, bo jeden element może zawieść i zmieniają się proporcje. W 2015 roku tym elementem, który zawiódł, była Lewica, która nie przekroczyła progu dla koalicji, czyli 8%, i w ten sposób wynik Prawa i Sprawiedliwości, który tam oscylował około 38%, dał taką samą liczbę mandatów, 235, jak rekordowy wynik w 2019 roku, czyli ponad 43,5%. Różnica ogromna i to był absolutny rekord Polski. Liczba mandatów taka sama, bo nie zdarzyło się nic nadzwyczajnego. Po to o tym mówię, żeby powiedzieć, jak to jest nieprzewidywalne i tu nie można sobie gwarantować od razu, że będzie tak, jak się na kartce papieru napisze, czy jak będzie przemawiał Donald Tusk, czy inny zwolennik tej jednej listy, że ciach mamy albo dwóch list i to wszystko jest zagwarantowane. To nie jest takie proste. Czyli już wiemy, dlaczego pakt senacki jest bezpieczniejszy, choć tutaj też, jak wspomnieliśmy, nadal nie ma tych szczegółowych ustaleń. A to wszystko przez te ustalenia jeszcze może się zupełnie inaczej potoczyć. Mnie trochę śmieszy to, że ogłaszają zawarcie paktu senackiego. A nie ma najważniejszej rzeczy tak naprawdę. Otóż to, przecież to ogłoszenie intencji, że chcemy zawrzeć, to nie ma żadnego znaczenia. No taki i co z tego? Pozór współpracy może, nie wiem. No i co z tego? Nie wiem, jak to odczytywać. Ale wróćmy do tego romansu politycznego między Polską 2050 a Polskim Stronnictwem Ludowym. Posłuchajmy, co o tej współpracy mówi lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz. Zakończyliśmy ten etap formowania listy wspólnych spraw, jednej listy spraw do załatwienia. Dzisiaj pełna akceptacja dla tego kierunku i pełna akceptacja z naszej strony na rozmowy polityczne. One powinny potrwać około miesiąca. Mam nadzieję, że to jest taki czas, który nam pozwoli na podjęcie tej decyzji. Widzę dobrą wolę z obu środowisk. Ja nie chcę tutaj żartować czy ironizować jakoś bardzo z tej listy wspólnych spraw do załatwienia Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, ale pamiętam tę konferencję, na której był pan Władysław Kosiniak-Kamysz, pan Szymon Hołownia i właśnie to ogłoszenie, że nadszedł ten moment, przedstawimy państwu wspólną listę. No wszyscy mówią, no to jest koalicja, to jest coś wielkiego, spraw do załatwienia. No i wszystkie emocje opadły, ale ja chcę zapytać, co ich dzisiaj łączy, co ich dzisiaj dzieli, czy jest między Polską 2050 a PSL-em zaufanie, czy jest ono między Szymonem Hołownią a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ja przede wszystkim rozczaruję liderów i pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, że dwie osoby mogą się zebrać, kompetentne, które wiedzą, co partie robią, i to jest listę wspólnych spraw w 4 godziny napisać. Gwarantuję, to jest proste.
bo to tym bardziej, że to nic nie znaczy, pod tymi hasłami może się kryć cokolwiek. Co jest wspólne? Po pierwsze, nieufność wobec siebie samych, no bo Polskie Stronnictwo Ludowe uchodzi za partię największych cwaniaków. Wprawdzie było wyrzucane z koalicji, na przykład z SLD, bo już postkomuniści uznali, że są na tyle nieznośni, że nie da się z nimi rządzić, albo samo wychodziło, a pan Szymon Hołownia nie ma żadnego doświadczenia, więc się boi, że oni go wyrolują, szczególnie w kwestiach finansowych, bo każdy taki związek musi zakładać, jak będzie dzielona subwencja po wyborach. Bo jak się bierze to na wiarę i na dobre słowo, to potem wychodzi się na tym jak Paweł Kukiz, który związał się Znamy z Polskim Stronnictwem Ludowym i został totalnie wyrolowany. Więc po pierwsze jest nieufność, po drugie złudne przekonanie, że to są partie bliskie sobie ideowo. A nie są? Nie są, dlatego że o ile Polskie Stronnictwo Ludowe dość konsekwentnie ewoluowało w ostatnich latach w stronę taką centrowo-konserwatywną, jakby zatracając prawie całkowicie ZSL-owską przeszłość, czyli satelity komunistów w czasach PRL-u, o tyle tożsamość ideowa Polski 2050 jest w gruncie rzeczy nieznana, jeśli tam były takie osoby jak Hanna Gill-Piątek, która jest ewidentnie lewicowa i mogły się odnaleźć, no to trochę rzuca inne światło. Ale ona odeszła, więc może właśnie ta lewicowość pomniejszona została w Polsce 2050. Nie została pomniejszona. Moim zdaniem Polskie Stronnictwo Ludowe obawia się, że poza deklaracjami takimi ogólnikowymi jest potencjał lewicowy w Polsce 2050 i że to by zagrażało trochę tożsamości Polskiego Stronnictwa Ludowego, z dość dużym trudem wypracowanej, więc to jest w dalszym ciągu bardzo skomplikowane. To panie redaktorze, jak pan stawia, jak to się skończy? Czy panowie założą sobie obrączki na palce, tak w kontekście politycznym, czy rzeczywiście któryś z nich ucieknie sprzed tego ołtarza? No mogą być zmuszeni do tego, że nie będzie innego wyjścia. Przecież często małżeństwa z rozsądku są trwalsze niż małżeństwa z miłości albo z fałszywej jak miłości. Będzie jeszcze ta subwencja, to jak wspólny kredyt prawie. Właśnie, ale ja jednak pamiętam tę scenę z filmu Mike'a Nicholsa Absolvent, gdzie Catherine Ross, która grała tę narzeczoną Dustina Hoffmana, już stała przy ołtarzu, a jednak dała nogę i sobie pojechali, nie wiem czy w lepszą przyszłość, autobusem, bo to nie wiadomo ich czekała, tylko się zastanawiam, kto tam ma taką romantyczną naturę, żeby się zdobyć na taki gest. Mam wrażenie, że to są młodzi jak na politykę, ale cynicy, więc tu żadnych takich gestów nie będzie i to będzie małżeństwo takie kontraktowe, jak w Orzenku Gogola, kiedy była ta specjalistka od łączenia par i to wszystko przynosił, ofertę robił i potem ten związek był taki sobie. To więcej o tym wszystkim w tekście pana redaktora Stanisława Janeckiego w tygodniku sieci, tekst zatytułowany Oszustwo matrymonialne. Zachęcamy do zapoznania się oczywiście. Panie redaktorze, pięknie dziękuję za nasze spotkanie, za naszą rozmowę. Redaktor Stanisław Janecki, tygodnik sieci, był moim i państwa gościem w gorących pytaniach na antenie telewizji w Polsce.pl. Ja zachęcam oczywiście do tego, żeby pozostać razem z nami.